Je suis très heureux de retrouver la Bardzo się Pologne. cieszę, że znowu mogę być w Polsce. To zawsze jest duża dla mnie przyjemność odwiedzać Polskę. I żałuję, że jeszcze nie nauczyłem się polskiego, ale są plany, by tą zaległość nadrobić w najbliższym czasie. Chciałbym wam przedstawić książkę, której, można powiedzieć, cała idea jest streszczona w jej tytule. Pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć, to od pewnej rzeczy, którą można skonstatować, to jest oczywistość, która się narzuca spostrzeżeniu. Jest coś na świecie, co nazywamy judaizmem i który także jest ten judaizm, fakt istnienia tego judaizmu jest podkreślany przez samych Żydów. Dam wam tutaj trzy cytaty ze strony samych Żydów. Pierwsze to ze strony żydowskiego intelektualisty Ernesta Guggenheima, który mówi, że Żydzi tworzą jednolite ciało, którego członki są ze sobą zespolone. Z kolei Naum Goldman, cytując Talmud, mówi, że już jeden Żyd stanowi cały judaizm. Co oznacza, że ponad wszystkimi narodami, w których mieszkają, uważają, że nadal wciąż tworzą jedno wspólne ciało, które wykracza poza te narody, gdzie się znajdują. To nie jest tutaj żaden wymysł ze strony jakichś rewizjonistów, tak? To twierdzenie to jest coś, co oni sami twierdzą i pokażę wam to trzeci cytat, który zaraz podam. To cytat ze strony premier Izraela Goldy Meir. Mówiła ona, że największe zagrożenie dla judaizmu nie stanowią bynajmniej prześladowania antysemickie, ale największe zagrożenie dla judaizmu pochodziło było ze strony asymilacji tudzież małżeństw mieszanych. A więc tak, w rzeczywistości jest to zjawisko, ten fakt judaizmu, który oni podkreślają i kładą nacisk na to, że nie są tym czym są inni, tak, że się różnią od innych nacji. I jednocześnie, mówiąc o tym, podkreślają fakt pewien tajemniczości z tym związanej. I tutaj zacytuję Bernarda Henri Lévy'ego, który mówi, że judaizm jest enigmą dla współczesnej świadomości. A więc fakt ten wzbudza wiele pytań, na które ludzie próbują stawiać odpowiedzi, a z drugiej strony odpowiedzi będą tylko częściowe i spłycone, dlatego że będą ograniczały się do czysto przyrodzonego, naturalnego spojrzenia, które może dawać antropologia, etnologia, etc. Refleksje te nie są w stanie dać tutaj prawdziwego światła i mogą także nawet popaść w pewną przesadę, tak? Przesadę, która tak jest również znana w postaci realnego antysemityzmu, który jest formą rasizmu. Rasizm, który został potępiony przez Piusa XI, dlatego że Kościół ma odpowiedź na ten fenomen żydowski na świecie, ma odpowiedź, i która zarówno wynika z objawienia Bożego, jak i z wytłumaczenia teologii, ze światła, które rzuca na to objawienie teologię. I właśnie to jest cel książki, aby dać ten klucz odpowiedzi na to zjawisko żydowskie wedle światła, które daje nam objawienie, jak i teologię. I podkreślam ten fakt, że jest to jedyne wytłumaczenie, które dał nam tutaj Bóg wobec tego zjawiska żydowskiego na świecie. Innego pełnego wytłumaczenia nie ma, inaczej będziemy wciąż kręcić się w kółko. I to wytłumaczenie można streścić w dwóch słowach. Po pierwsze, miało miejsce wybranie ze strony Boga, a po drugie, nastąpiła niewierność w stosunku do tego wybrania. Tak, więc na początku była taka rzeczywistość jak lud żydowski, a może nawet bardziej precyzyjnie lud Izraela, ale nie była to rzeczywistość czysto naturalna. Wynikała ona z ustanowienia Bożego, który ustanowił ten lud. Tak, i to widzimy właśnie na całych kartach Starego Testamentu. Lud, który został żydowski, został wybrany lud Izraela, lud Abrahama. I zresztą na początku
tegoż ludu i ma miejsce cud, tak? Abraham, który miał w swojej później starości swego syna Izaaka dzięki Bożej interwencji, dzięki cudowi Bożemu. I Bóg chce ten lud w zamiarze nadprzyrodzonym wedle Chrystusa, który ma przyjść. Wybranie tego ludu ma związek z tajemnicą wcielenia, która ma nastąpić. To jest bardzo ważne, dlatego że tajemnica wcielenia oznacza, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem, ale także i prawdziwym człowiekiem. Jako prawdziwy człowiek musi żyć w społeczeństwie, a więc przyjść na świat w społeczeństwie, które będzie mu odpowiadało wedle tego, kim ma być. A więc Syn Boży ma przyjść na świat w narodzie, który będzie Bogu poświęconym, który będzie narodem świętym, i Bóg w odwiecznym zamyśle przewidział to i dlatego został powołany właśnie lud Izraela, który miał być ludem Mesjasza. I tutaj jest właśnie, już rozumiemy początek tytułu, prawdziwy Izrael, czyli ten Izrael, którego Bóg chciał wedle jego zamysłu i który powinien był przyjąć Chrystusa i przemienić się w Kościół. Izrael, który powinien był przemienić się w Kościół. I faktycznie, prawdziwy Izrael, on istnieje. I tym, że Izraelem jest Kościół, jak mówi sentencja, verus Izrael, prawdziwym Izraelem jest Kościół. I w czasie Chrystusa pojawiło się również coś innego, coś, czego Bóg nie chciał, a tym jest judaizm. To nie jest Izrael, a tym jest judaizm, to jest coś, czego Bóg nie chciał i to się pojawiło również w momencie przyjścia Chrystusa. I dlaczego miało to miejsce? Dlatego, że Żydzi byli niewierni w stosunku do ich powołania, w stosunku do ich misji. I dlatego druga część tytułu, fałszywy judaizm. Dlaczego judaizm jest fałszywy? Dlatego, że jest Izraelem, który nie jest. Tak? Dlatego, że jest, można powiedzieć, pozorem Izraela. Jest to doskonale podsumowane przez świętego Jana w tym fragmencie Ewangelii, który czytamy codziennie na koniec mszy. Przyszedł do swoich, a swojego nie przyjęli. Lud ten żyje dalej, ale żyje jako przeciwność, jako przeciwieństwo. Lud, który nie spełnił swej misji, będzie w stosunku do niej obrócony, będzie jej się sprzeciwiał. I będzie ten lud kontynuował dalej jako zaprzeczenie Kościoła, jako fundamentalnie, metafizycznie, jako brak Kościoła, co stanowi jedność tegoż ludu ponad wszystkimi aspektami kulturowymi, socjologicznymi itd. Kwintesencja jedności tegoż ludu tkwi w odrzuceniu i w niewierności w stosunku do swojej misji. To jest aspekt teologiczny. A więc tajemnica, ten judaizm pozostaje tajemnicą, ale jest to tajemnica nieprawości w stosunku do tajemnicy światła, którą jest Kościół. Więc tajemnica odrzucenia Kościoła, która nie ma nic wspólnego z konkretnymi osobami, to znaczy ona jest transcendentna w stosunku do tych osób. Chodzi o instytucję, która jako taka została, można powiedzieć, skrzywiona i jest zaprzeczeniem Kościoła. Jest tutaj coś, co jest trudne do zrozumienia, bo wynika to z konieczności teologicznej. To nie tłumaczy się ta tajemnica poprzez jednostkę, czy nawet grupę jednostki, to jest ich kod genetyczny jako grupy. Zostali przez Boga przewidzieni dla Mesjasza, a wraz z jego odrzuceniem zmienili swoją własną definicję tego, czym byli. Czym są? Są odrzuceniem Chrystusa. I to jest tragiczne. To jest tajemnica, która jest tragedią. I nie tyleż chodzi o ukrzyżowanie gwoźdźmi, co ukrzyżowanie na poziomie wręcz idei, na poziomie zasad. Słowa, ich słowa, które powinny nas naprawdę zmrozić z przerażeniem, to, które mamy w Ewangelii świętego Mateusza. Niech krew Jego spadnie na nas i na nasze dzieci. I w tym fragmencie Ewangelii Bóg objawia nam właśnie to instytucjonalne odrzucenie. Odrzucenie, które trwa
w tym właśnie ciele judaizmu na przestrzeni czasu. I to jest także tajemnica antychrześcijaństwa, zasadniczego ukorzenia antychrześcijaństwa. Oczywiście na tym padole jest wiele instytucji antychrześcijańskich, chociażby komunizm na przykład. Tak samo jak religie niechrześcijańskie, na przykład buddyzm też jest antychrześcijański. Ale antychrześcijaństwo judaizmu jest czymś szczególnym i specyficznym, specjalnym. Bo to jest antychrześcijaństwo tego, który powinien był być chrześcijaninem i który miał wspólnotę, można powiedzieć, natury ludu, tego samego ludu z Chrystusem. I to, co trzeba podkreślić, że jest to niewierność, która została nam objawiona przez Boga, czyli jest ona koniecznością teologiczną. Niewierność ludu Izraela została objawiona przez Boga, jest to fakt objawiony przez Boga, jest to fakt konieczny teologiczny. Jest to tajemnica niewierności Żydów z czasów Chrystusa, która zakłada już na początku, na dalsze czasy, niewierność całej instytucji tego ciała, jakim jest judaizm. A więc to jest coś, co możemy zauważyć rozumem na podstawie konsekwencji tego, co się wydarzyło. Możemy zaujrzeć konsekwencje tegoż faktu. To, co możemy zaobserwować, że jest realna propaganda antychrześcijańska, to jest fakt, który da się zaobserwować. I to jest propaganda, która zarówno krytykuje, odrzuca wszystko to, co jest chrześcijańskie, ale wszystko również to, co powinno podtrzymywać porządek chrześcijański, jak na przykład prawo naturalne. Kościół jest katolicki, co oznacza jedność w różnorodności. Ta różnorodność podlega atakowi, który mają rozpuścić, tak? W mnogim społeczeństwie, gdzie tak naprawdę nic nie jest zdefiniowane, ma nie być na przykład raz, tak? Wszystko ma być pomieszane. A zarazem wszystko to, co jest rozpuszczane, ta różnorodność, ma być z powrotem ujednolicona, ale nie już w jedności katolickiej, ale w jedności tego porządku światowego, można powiedzieć, rządu światowego, nad którym przecież wyraźnie się pracuje. I więc to jest coś, co można zauważyć, ale to są zewnętrzne, można powiedzieć, manifestacje tegoż zjawiska, tej tajemnicy. I to jest więc coś, co można zauważyć, natomiast wytłumaczenie głębokie tegoż zjawiska to jest, że lud ten rości sobie prawo zastąpienia Mesjasza, że sam chce być ten lud, kapłanem ludzkości. Chcą rozpuścić różnice, które istnieją między religiami po to, żeby stworzyć jedną przyziemną religię naturalistyczną, a w ramach tej przyrodzonej religii lud żydowski miałby być w ich zamiarze kapłanem pośrednikiem między właśnie tą ludzkością a Bogiem. Roszczą sobie prawo bycia pośrednikiem w miejsce Chrystusa i Kościoła. I to tłumaczy także, dlaczego nie chcą narzucać innym ludziom ich własnej religii żydowskiej. Ta religia to jest dla nich, to jest religia, która ma określać ich charakter, ich życia jako kapłana, można powiedzieć, ludu kapłana. A więc oni, tak używam z porównania, oni byliby jako duchowieństwo, kapłani, klerycy, a reszta byliby, reszta ludzkości, jako świeccy. To jest wytłumaczenie, tutaj co powiedziałem, to jest wytłumaczenie ze strony rabina Eliego Bena Mozega w jego książce Izrael i ludzkość. To jest właśnie ten schemat, który przedstawiłem. To jest schemat ogólny tego postępowania i w książce są tutaj odwołania do cytatów ze strony żydowskiej, które, można powiedzieć, podpierają to tłumaczenie. I to także tłumaczy bardzo dobrze te elementy globalizacji, która ma miejsce w tym momencie, globalizacji rozumiana jako właśnie przekształcenie tego porządku światowego. Globalizacja może jak najbardziej służyć interesom inne niż interesy żydowskie, o których wspomnieliśmy, ale ostateczności globalizm ma wytłumaczenie właśnie dla tych tajemniczych racji, o których wspomniałem, i dla działania żydowskiego. Oto ogólny schemat przedstawiający judaizm, trzeba przyznać, schemat bardzo przerażający. I przerażający dlaczego? Dlatego, że odnosimy wrażenie jest takie, że wygrywają w tym tej swoich zamierzeniach. Albowiem udało im się wykorzystać Kościół, a raczej papiestwo. Udało im się wykorzystać do tego celu papiestwo. Ale to, o czym nie powinniśmy zapominać, to, że prawdziwy rząd światowy to jest rząd trzech boskich osób Trójcy Świętej. W zamiarze Bożym Żydzi, ukrzyżując Chrystusa, spełnili plan Boży.
A więc nie mając świadomości, Żydzi byli w ostateczności, znaczy nie mieli świadomości tego, że byli narzędziami Bożymi w dziele odkupienia. Dziś z kolei chcą ukrzyżować Kościół, ale historia się powtarza. To jest historia Kajfasza, który prorokuje, nie mając świadomości, że prorokuje. Kajfasz o Chrystusie mówił, że lepiej, aby jeden człowiek umarł, a cały lud został ocalony. Mówiąc to, oczywiście on miał złą intencję. Co chciał zrobić? Eliminować Chrystusa? Ale prawdziwe znaczenie jego proroctwa, które nie było mu znane, to to, że Chrystus miał dokonać odkupienia ludzkości. Mamy powody do wierzenia, do tej nadziei, że dzisiaj powtarza się właśnie ten sam schemat. Nawet jeśli Kajfasz działa, Bóg posłuży się Kajfaszem. I więc mamy powody do wierzenia, że wszyscy ci, którzy nie próżnują, działają na tym, aby zniszczyć Kościół, w rzeczywistości są uwzględnieni w planie, Bożym jako narzędzia. Tego ostatecznego triumfu jeszcze nie widzimy, ale mamy pewność teologiczną, że Kościół zatriumfuje, będzie miał ten ostateczny triumf. I odniesie Kościół to zwycięstwo, posługując się właśnie swoimi nieprzyjaciółmi. A więc judaizm jest czymś fałszywym, ale które ma swe miejsce w tym zamiarze, planie Bożym. Jest coś, co nie jest rozstrzygnięte, a mianowicie kwestia nawrócenia Żydów. Ale wyobraźcie sobie na przykład, że Żydzi się nawracają. Są przecież wszechobecni i mają ogromny wpływ na to, co się dzieje, na kwestię władzy. A więc nagle mielibyśmy tradycyjną mszę świętego Piusa V, na transmisję na wszystkich kanałach telewizyjnych, tak? Przy takim zdarzeniu. Bóg może się posłużyć wszystkim, tak jak mówi Pismo Święte, że ci, którzy podważają Twoją potęgę, są dziełem Twoich rąk. A więc w ostateczności fałszywy judaizm jest w służbie sprawy prawdziwego Izraela, którym jest Kościół. W zamiarze, w zamyśle Bożym. I to wszystko. Thank you.